Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym się zająć Państwem gajdami, którzy są od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat tak zwanymi guru, można powiedzieć, w Kościele w Polsce. Występują we wszelakich programach telewizyjnych, internetowych, w gazetach katolickich, we wspólnotach, gdzie no, większość katolików we wspólnotach wzoruje się, słucha, są autorytetem dla nich. Niestety ilość herezji, które wypowiadają w ostatnim czasie, jest tak ogromna, że poczułem się, żeby ostrzec wszystkich przed tymi państwa. To są psychoterapeuci, którzy psychologizują naszą wiarę, nawet pouczają księży publicznie i zwracają im uwagę. Na przykładzie tu księdza Chmielewskiego, który musiał przez 20 minut się tłumaczyć na filmie z zarzutów, które wobec niego wyciągnęli. Film ułożyłem w ten sposób, że będę prezentował fragmenty ich wypowiedzi z różnych programów. No te herezje w tym filmie będą jakby narastające, więc zachęcam do oglądania do końca tego filmu i komentowania, bo moje komentarze będą ograniczone ze względu na długość, żeby nie przekraczać za bardzo długości filmu. Także dziękuję i zapraszam do oglądania. Że gdybyś zobaczyła mężczyznę w sutannie z koloratką, od razu pierwsze skojarzenie to? No na pewno nie ma żony. Na przykład. Na pewno nie ma żony. Wręcz przeciwnie, na naszej kanapie ma nie tylko żonę, ale także czwórkę dzieci. O diakonach stałych chcemy porozmawiać. Kim jest pan w kościele? Jak wygląda pana tutaj dzień? Jak wygląda pana życie? Jak wygląda ta posługa? Może ty powiesz, jak wygląda. Może tak. Rzeczywiście po prostu mój mąż jest osobą, jest duchownym. Jest duchownym. Nie jest świeckim, tylko jest duchowny. Od 5 lat przyjął święcenia i ma męża duchownego w kościele katolickim. Także może to jest rzeczywiście jakaś nowość. A z drugiej strony od Soboru Watykańskiego II został przywrócony diakonat stały. No i cieszę się, że w Kościele Polskim właśnie jest taka możliwość. Dla porządku powiem, że na przykład nigdy nie chciałem być tak zwanym księdzem, czyli prezbiterem, chociaż teraz na mnie czasami się mówi ksiądz diakon. Tak. Właśnie o to chciałem zapytać, jak się do pana należy zwracać? No bo do księdza to wiadomo, do zakonnika podobnie, a do Przewielebny księże diakonie. Słusznie, słusznie, to taką tabliczkę następnym razem proszę sobie przygotować. Przewielebny księże diakonie. Proszę. I co ciekawe... Nie, ja żartuję oczywiście. Wiadomo, że tak. Ale księże diakonie chyba. Można tak, można diakonie Marcinie, można proszę pana. Jesteśmy oboje psychoterapeutami, więc można powiedzieć do mnie też panie doktorze, panie proszę pana. I co ważne, to wszystko jest w zgodzie z nauką Kościoła, to wszystko jest oczywiście zaakceptowane nie tylko przez Watykan, ale przez Sobór, jak pani wspomniała. Przy czym dodajmy, że to nie jest nic nowego w Kościele, tylko wręcz odwrotnie, coś bardzo starego. Przez pierwsze 400-600 lat to był stan obecny w Kościele czymś normalnym, oczywistym było, że są diakoni. Natomiast przywrócenie tego stanu po 1400 latach mniej więcej, to jest właśnie coś nowego, ale musimy się tego trochę nauczyć teraz. I w tym miejscu mamy herezję archeologizmu, potępioną przez Piusa XII w encyklice Mediator Dei, czyli powrót do zwyczajów z pierwszych wieków Kościoła. Czyli mamy ten sam manewr, jaki wykonano z komunią świętą na rękę, też powołując się na pierwsze wieki Kościoła, gdzie już w X, IX, X wieku absolutnie Kościół zakazał takiego rodzaju udzielania komunii. Więc... A poza tym, gdzie tu jest działanie Kościoła przez ostatnie kilkanaście wieków, o którym mówi pan Gajda? Czy mamy zanegować? Czy Duch Święty się pomylił i teraz wracamy do pierwszych wieków? No brednie zupełne. Przechodzimy dalej. Oczywiście, że mąż no jest już duchowny, może mówić homilię, może udzielać sakramentów chrztu. Mogę prowadzić pogrzeby, błogosławić śluby. To wszystko się uzupełnia, tak? Jeśli można tak powiedzieć. Muszę powiedzieć, że właśnie pewna luka, która była, została wypełniona i to jest bardzo piękne, bo diakon stały ze swoją rodziną i z posługą w kościele jest właśnie takim, że powiedzieć, pomiędzy świeckimi właśnie, a duchownymi, takim wypełnieniem pewnej przestrzeni. Pomostem. Być może jakby diakonów stałych nie brakowało,
to nie mielibyśmy tego wielkiego podziału na tak zwanych duchownych i tak zwanych świeckich, tylko raczej czulibyśmy się wszyscy razem. Ciekawe. Bardzo ciekawe. No, mamy tutaj bardzo nieciekawą rzecz. To jest dalsze zacieranie granicy między sakrum a profanum. To samo było z likwidacją balasek. O po co? Wymieszajmy się. W Polsce rzeczywiście, tak. Bo ilu was jest? Raptem można na palcach dwóch rąk policzyć. Koło 50. A nie, to więcej. W tej chwili 54, kiedy mąż był święcony, był 24 diakonem stałym w Polsce. A, no to już kilku was jest. I faktycznie mógłby pan być u nas dzisiaj gościem w sutannie z koronatką? Mógłbym. W niektórych diecezjach w Polsce jest to przyjęte. Natomiast nasz biskup, mój biskup prosił, żebyśmy nie korzystali ze stroju duchownego, żeby nie szokować ludzi, że ja sobie idę z panią za rękę w koloratce. Zrozumiałe. Czyli tak, jego biskup prosił, ale w innych diecezjach niekoniecznie, nie muszą prosić, a generalnie to w ogóle nie ma zakazu, że nie może z żoną pod rękę w koloratce chodzić po ulicy. Czyli mamy tu sianie zgorszenia, bo przecież nikt nie będzie podchodził do niego i pytał, czy jest księdzem, czy diakonem świeckim. Co do komunii, to jeszcze sobie przed samą liturgią ustalimy, jak ją będziemy przyjmowali. Na pewno na rękę, ale jeszcze pomyślimy, bo chyba tylko ciało Chrystusa. No dobrze. Bo co? Wina nie będzie, tak mam rozumieć, tak? Czyli co, w hostii uważa pan, że nie ma całego Pana Jezusa, czyli tylko jest ciało bez krwi. Tak pan, tak to sugeruje pan. No i to oczywiście herezja jest. I druga sprawa, pan psycholog w sutannie sugeruje i wywiera miękką presję na to, żeby przyjmować komunię na rękę. No przecież to nawet wytyczne episkopatu mówią, żeby nie łamać sumienia w ten sposób wiernym. Jeśli my mamy teologię taką, że poza tą strukturą nie ma zbawienia i wszyscy inni toną i będą smażyć się w piekle, jak to pokazują objawienia prywatne, nie wchodźmy na ten temat dalej. No. Aha, to tylko objawienia prywatne o tym mówią. Nie wiedziałem, to tylko Fatima, La Salette i inne. A Pan Jezus w Piśmie Świętym w ogóle o tym nie mówi. No to ciekawe. A jeśli my dobrze czytamy Pismo Święte i słyszymy, że kto miłuje, zna Boga, a kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością, jak czytamy w liście świętego Jana, to my wiemy, że ta weryfikacja nie idzie przez to, czy ktoś jest ochrzczony, czy nie, tylko ta weryfikacja idzie przez to, czy ktoś jest miłujący, czy nie, jeśli chodzi o udział w życiu Boga tu na ziemi. Aha, teraz rozumiem, czyli wyznawcy judaizmu czy islamu też będą zbawieni, no bo kochają Pana Boga. No tylko się zastanawiam, po co Pan Jezus oddał swoje życie na krzyżu, no ale to może dojdziemy do tego. A z drugiej strony Kościół sam w Soborze Watykańskim II podkreślił, i my to wyśpiewujemy czy w modlitwie wielkopiątkowej, jeśli jest śpiewana, modlitwie wiernych, gdzie modlimy się za te kręgi i my nie modlimy się z myślą, z obawą, że ci ludzie są potępieni i my prosimy, żeby weszli do kościoła, tylko my szanując miejsce, w którym się znaleźli, prosimy, by łaska również tam na nich działała i by oni tej łasce się poddawali. Więc Kościół zaczął sam siebie rozumieć wreszcie. No wreszcie, Kościół zaczął siebie rozumieć. No bo wcześniej oczywiście nie rozumiał siebie, co mówiąc, że poza Kościołem nie ma zbawienia. No i mamy tutaj posoborową teorię kręgów, że islamiści, Żydzi są w tym jakimś tam dalszym kręgu, no i ich też nie należy nawracać, tylko żeby Boża łaska na nich działała, o to się modlimy. Posłuchajmy dalej. I teraz jak my tak zaczynamy widzieć Kościół, i już nie mówię, że samego Boga, który, o ile mi dobrze wiadomo, katolikiem nie jest, no to w tym momencie
zaczynam mieć jakiś spokój, że jest jakiś uczciwy porządek w tym, co się dzieje. Po tym fragmencie od razu widać, że pan diakon słucha chyba wyłącznie pastorów protestanckich, bo to oni tak twierdzą, że Pan Jezus nie był katolikiem. No bo tak naprawdę to oni nie są chrześcijanami. To odrzucili Kościół Chrystusowy. Ręce opadają. Natomiast Bóg jest generalnie rzecz biorąc miłością, o ile dobrze pamiętam i doświadczam. W związku z tym, jeśli tu się dokonuje miłość przy grillu, to tu jest Bóg obecny. I teraz ta więź jest kluczowa. To może nie być Eucharystii, a jak będzie więź, to jest Bóg. I powiem teraz coś dziwnego bardzo może dla niektórych. Może być Eucharystia bez miłości i ty nie jesteś w Bogu. Tak. Możesz zjeść 10 kilo Najświętszego Sakramentu i nie doświadczasz Boga. Czyli można powiedzieć, nie doświadczasz, czyli nie odczuwasz Boga. Bo to odczuwanie według tutaj diakona jest najważniejsze. Czyli jak nie odczuwasz Pana Boga podczas Eucharystii, no to lepiej pójść na gryla. Tak to rozumiem. I teraz jeśli my pomyślimy, że ten znak, ta realna jest skądinąd obecność ciała krwi pańskiej, jest sama w sobie oderwana od tej relacji, to my później myślimy, że jeśli ja w takim razie przy grillu głęboko z synem rozmawiam o czymś innym, ale to jest przepływ miłości między mną a nim, to tutaj tego Boga jest mniej niż go jest tutaj. Rzekł do nich Jezus: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. No jakoś nie słychać tutaj o żadnym grylu, o kaszance, ani kiełbasce z gryla. Ja rozumiem, że są bardzo ważne utrzymywanie relacji z własnym synem, tym bardziej niewierzącym, ale nie można stawiać na równo z relacją z Bogiem żywym w Najświętszym Sakramencie w Kościele. O to mi tylko chodzi. Można powiedzieć, piekło jest znakiem miłości, jest prostą konsekwencją miłości Boga, bo w miłości możesz powiedzieć komuś nie. Miłość zakłada, że ty możesz mi powiedzieć nie. I stąd logiczną konsekwencją musi być założenie, że istnieje piekło, no bo trzeba logicznie założyć, że jeśli to jest miłość, to ona pozwala powiedzieć nie. Czyli teoretycznie przynajmniej tam może się ktoś znaleźć, kto się uprze i powie, że nie chce wejść na tę ucztę. Czyli według diakona teoretycznie no, kilka osób może być w piekle, no ale to teoretycznie, jak się tak uprą, że nie będą chcieli iść na ucztę, no bo praktycznie to chyba nie ma według diakona nikogo w piekle. A co na to jego szanowna małżonka powie? No to Marcin mówi o piekle, ja jeszcze mam tą nadzieję powszechnego zbawienia, że ostatecznie Chrystus będzie wszystkim we wszystkim. Czyli ogólnie można powiedzieć, że obydwoje są zgodni w tym temacie. Chodzi o to, że przychodzi kobieta i mówi, wiesz co, ja się martwię o zbawienie tego człowieka, bo on był, ja go znam od dziecka, wiesz, on był naprawdę porypane dzieciństwo, biedny człowiek, wiesz, on miał żonę, później ją zostawił i poszedł do kochanki, takie to niepoukładane, wiesz co, umarł na zawał serca i wiesz co, ja się tak martwię o jego zbawienie. Ja mówię, słuchaj kochana, to prawdziwa historia jest. Mówię, ty byś go wsadziła do piekła? Mówię, no co, ty zwariowałeś? No przecież, mówię, wiesz co, kochana, załóżmy roboczo, że Bóg jest bardziej miłością niż ty nawet. Tak? Nagle się okazuje, że ona by go do piekła nie wsadziła, natomiast Bóg nie wiadomo, tak? Jaki obraz Boga stoi za tym. Przewielebny księże diakonie, najbardziej mnie przeraża twój obraz Pana Boga, bo jest wykrzywiony, protestancki i nie da się tego słuchać. Jeszcze 10 lat temu zdarzało mi się czasem wysłuchać waszych wykładów,
ale teraz dryfujecie ostro w kierunku protestantyzmu. Dlatego przestrzegam wszystkich słuchających katolików, szczególnie we wspólnotach, przed takimi naukami zwodniczymi, jakie tu słyszeliśmy. To była tylko próbka, bo ja dostałem zaledwie tam 4 materiały od pani Małgorzaty Szczęsnej. Ja nie szukałem tego specjalnie po internecie, nie wybierałem. Wziąłem 4 materiały i przesłuchałem je. I to, tylko z 4 materiałów jest ten film. Strach pomyśleć, jakbym zaczął szukać dalej. Ale już nie potrzeba chyba. Także dziękuję za oglądanie do końca i proszę o komentarze i subskrypcje. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.